Dzień dobry, my już po wschodzie słońca. Pijemy sobie kawkę. No i mamy śmierdzący problem w samochodzie do usunięcia. Także zaraz się bierzemy za usuwanie tego problemu. Mamy nadzieję, że wam święta przebiegły równie dobrze jak nam. Witamy na kanale Endless Travel. Zapraszamy na niezbyt pachnący film. A cały problem polega na tym, że czuć rybą w samochodzie. No i w sumie nie wiemy dlaczego. Pewnie dlatego, że Ela smażyła po prostu rybę w samochodzie. A jest taka klątwa kampermajstrów, że ryby w aucie się po prostu nie smaży. Bo jak się usmaży rybę w samochodzie, to później samochód przechodzi rybą i już nie ma tego samochodu. Bo jest jak kuter rybacki. Ela wszystkie zlewy wyczyściła. Cała kuchnia wyprana. Miałka tylko chodzi i się oblizuje dziwnie w samochodzie. Chociaż ona teraz taka trochę rozstrojona. A rybą, no jak mamy wszystko otwarte, to teraz nie czuć, ale jak wejdziemy do busa po jakimś czasie, to czuć rybę. Już wszystko uwąchane. Obstawiamy, że może ona coś upolowała i przyniosła, a że ostatnio lubuje się w bagażniku, to zaczniemy od poszukiwania w bagażniku. No nawet jak się stawi z tyłu w aucie, to czuć. Ciągnie trochę, tak. Wszystkie cztery nosy stwierdziły, że ewidentnie śmierdzi z bagażnika. To nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu szukać tam. Wszystko wyciągnięte, ale miejsca od smrodu nie czuć. Szukam dalej. Śmieci wyrzuciliśmy, ale to też nie one śmierdzą. Ela poszła się umyć, bo myśleliśmy, że to może od niej tak rybą trąci. Kuweta miałki wyczyszczona. Trochę śmierdzi ze zbiornika szarej wody, no ale to niemożliwe, żeby zaciągało do środka. Tutaj też przeglądałem, czy aby nic nie umarło pod samochodem. W międzyczasie mojego przeszukiwania dziewczyny tutaj ostro popracowały, także mamy takie wiejskie podwórko vanlife'owe trochę. Przepraszam, my też praliśmy przecież. Nie pomagałeś w praniu? No w sumie my też trochę praliśmy. No to co mówisz? No, potem, ale... będzie, że kobietą każemy prać tylko. Ale my robiliśmy raczej za ten. My robiliśmy raczej za wyżymarki i płukanki. No tak to jest, jak jest problem z pralkami. Łukasz, tu ewidentnie stąd śmierdzi. W lodówce nic nie śmierdzi, bo już sprawdzałam, ale to tutaj, tu gdzieś wali. Tu albo coś spadło, albo nie wiem. No bez kitu. Ty, a może ta ryba, co robiliśmy ją po grecku, może ja wylałem po prostu tutaj wodę, bo miałka ten blat lizała? Ale to podłoga? Może na podłodze tak, ale wątpię, żeby tak na podłodze aż tak śmierdziało? Nie. Podłoga nie śmierdzi. Ja tu lodówkę wszystko przeszmyłam. To nie pozostaje nic innego, jak po prostu wyciągnąć lodówkę i zobaczyć, co. Zobacz, może coś pod lodówką leży po prostu. Kawałek ryby, albo może miałka nam coś przyniosła i nawet nie wiemy, jakiś taki podarek. Nie no, chyba byśmy widzieli. Oczywiście nie muszę dodawać, jaka wielka radość to dla mnie wyciąganie tej lodówki. Tutaj pod szafką nic nie czuć, ale ewidentnie tutaj coś śmierdzi. Udało się znaleźć winowajcę smrodu. Taka tacka to jest nad kompresorem i po prostu wszystko, co ścieka po tylnej ściance z lodówki, ścieka do tego opakowanka i nieopatrznie ktoś po prostu wsadzając rozmrażającą się rybę musiał ją trochę przechylić i wszystko poleciało z lodówki do tego pojemniczka. Ja zaraz ci powiem, kto to opatrznie zrobił. Nie zgadzam się z tą opinią.
Wydaje mi się, że to Ela jednak wsadza. Nie no, pamiętam, że coś chowaliśmy rybę przed Miałką. Chowałeś. Chowaliśmy rybę przed Miałką, pamiętam. No i co? I tutaj były jakieś takie resztki ryby i ładnie to pachniało już w trakcie brudu. Nie chciałem wam tego pokazywać, bo nie był to zbyt przyjemny widok. Umyte w miarę. Także trzeba to teraz założyć i będę musiał pilnować, żeby Ela jednak tej ryby tak nie chowała, żeby leciało po ściance, bo żeby się to znowu tak nie skończyło, tak samo jak teraz. No i co? Po wyczyszczeniu pojemniczka oczywiście wchodzi z powrotem i teraz lodówka się jeszcze musi tutaj znaleźć. Trochę dodatkowej roboty będzie, ale mam nadzieję, że już przestanie śmierdzić rybą w samochodzie. I w sumie to całe szczęście, że się udało znaleźć, co śmierdzi, bo jakby się gdzieś tam w progi wylało i by nam coś śmierdziało, albo Miałka by jakiegoś rybaka tutaj przyniosła typu mysz, no to mógłby być dużo większy problem. Rozwikłanie tego problemu już dawno wymyślił Andrzej. No i to przydało się u nas już, uratowało nam dupę raz. U nas by gorzej śmierdziało niż u was. A co się stało? Mleko się rozlało. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek z was przerabiał temat rozlanego mleka w samochodzie. Tragedia. No i u nas się rozszczelnił kartonik. Tureckie opakowania mają to do siebie, że są kiepsko zrobione. A to też w Turcji? No, dokładnie w tym samym miejscu. Dokładnie gdzie teraz stoimy. I tureckie opakowanie sobie lekko ciekło po ściance z tyłu w lodówce. I tam są właśnie, tam spływają te kropelki, które spływają do tej rynienki. I potem z tej rynienki tam się zbiera tym wężykiem i się rozlewa na tą tackę właśnie nad kompresorem i to ma odparowywać. U nas się wylało tyle tego mleka po tej ściance, że to by się dawno wylało z tej tacki i sobie by tak płynęło we wszystkie szpary. I wszystko tam w progach, to tak, nie do wyczyszczenia by było. Do rozbiórki za auto. No i to nas uratowało, że to zamiast się rozlewać tam, po prostu się wylało pod samochód. I ja tutaj właśnie deszcz padał, tak przychodzę, patrzę, co tutaj się tak biało robi pod tym autem, nie? No patrzę, a tu z wężyka kapie mleczko, nie? To było naprawdę fuks. Dobra, to ja się wbiję ci pod auto, pokażę ten patent. Ja tam tylko wężyk zobaczysz, no. To nic skomplikowanego tak naprawdę nie jest. O. I wężyk sobie dynda. I to jest właśnie cały patent. I tej wody się naprawdę sporo tam zbiera. Jak są ciepłe dni, to tam sporo. Ja widzę, jak stoję gdzieś na betonie, to tutaj zawsze jest plama wody. Także to nie jest, że tam małe ilości. A jeśli nie masz tego tutaj, to znaczy, że to odparowuje w samochodzie, nie? No to już taka niepotrzebna widłość trochę. Tyle tylko, że my mamy problem z tym, że jest ciężko dojść do tej lodówki, bo ona jest wsuwana od przodu. Trzeba będzie coś pokombinować, żeby doszło jakoś w ogóle ten wężyk założyć. Da radę. No ale widzicie, prosta przydaje rzecz. Przydaje się. Ratuje dupę. Jednemu uratowała, jednemu już zaszkodziła, a to i tak w sumie dobrze, że to nie było mleko, tylko resztki ryby. Ale śmierdziało konkretnie, mimo tego, że to niewielka ilość tak naprawdę tego płynu. Także prosta, mała przeróbka naprawdę może dużo dać. Oczywiście jak już ktoś będzie takim straceńcem, że wymyśli sobie lodówkę na 230 V, nie? Bo to... Nie, to w ogóle nie ma sensu ogólnie. Lodówki to na 230 bez sensu, one nie działają w kamperach. Ja tylko czwarty rok włożę i ona nie wiem jakim cudem w ogóle się działa. Chcę wam powiedzieć, jak to było z tym smrodem w naszym busie. Z Polski zabraliśmy sobie rybkę. Taką zamrożoną filecik, żeby było na rybkę po grecku. Ona sobie była w zamrażalniku, po czym ją wyciągnęliśmy z zamrażalnika, żeby na święta zrobić rybę. Ale no, kotce Miałce się podobała ta ryba. Stała sobie na blacie i powiedziałam Łukaszowi, schowaj tą rybę do lodówki. No i tak schował do lodówki, że przechylił tam ten talerzyk. Woda z rozmrażającej się ryby wyleciała. W lodówce nie było czuć, bo to już uciekło do tyłu. Po kilku dniach, przez te święta, po świętach zaczął być czuć smród. My już zganialiśmy na Miałkę, że coś przytargała. Nie, myśleliśmy, że od smażenia ryby może gdzieś się zapach został. Obwąchaliśmy wszystkie ściany, wszystkie szafki, podłogi. No, a to po prostu taka błahostka. Przechylony talerzyk od ryby podczas wsadzania do lodówki. Z wodą. Trochę rybnej wody wystarczyło. No nie spodziewalibyśmy się, że taka mam niewielka ilość, a taki aromat był w busie nagle. No
no co, grunże, smród znaleziony, na pewno będziemy przerabiali ten pojemnik z tyłu, tak żeby jednak ta rybna woda, albo tak jak słyszeliście, mleko, czy inne rzeczy, które mogłyby się wylać w tej lodówce, na szczęście się jeszcze nie wylały, tylko że to raczej kwestia czasu, żeby to mogło sobie wylatywać pod auto. Kolejna podróż, kolejna rzecz, która nas czegoś uczy i kolejna przeróbka, którą by trzeba było wykonać w samochodzie. Będziesz miał co robić, jak wrócimy do Polski. Będę. No i tym samym co? Dzięki, że byliście z nami. Jeżeli nie chcecie... Z naszym smrodem. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, to wciśnijcie subskrybuj, dzwoneczek. Wtedy na pewno się pojawi wam informacja o tym, że jest kolejny nasz odcinek. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.